buntowniczka, łamiąca wszelkie konwenanse, zdeklarowana ateistka. Tak jeszcze niedawno o sobie mówiła. O swojej historii dzisiaj opowie nam Marta Przybyła, która jest naszym gościem. Cześć, witaj. Cześć, witajcie. Cześć. Ja trzymam w ręku twoją książkę i pozwolę sobie przeczytać malutki fragmencik. Weszłam do małego drewnianego kościoła. Ja, zdeklarowana plującym jadem ateistka. Co ateistka robiła w kościele? Ateistka pojechała do kościoła z jednej strony, żeby udowodnić katolikom, że Bóg to jest religijny fotomontaż, jedna wielka ściema, a z drugiej strony ja zostałam zwabiona tym, co ludzie opowiadający mi o Bogu mieli w sercu. To była radość, miłość, światło i taki pokój, którego ja całe życie szukałam, a którego mi świat nigdy nie dał. Mhm. Także to były takie dwa zupełnie skrajne powody. Ale chciałaś tego doświadczyć, czy chciałaś udowodnić, że tego nie ma? Że oni z jednej strony myśleli. Chciałam udowodnić, z drugiej strony chciałam doświadczyć, ale z tym się oczywiście nie zdradzałam. Mhm. Ale jak weszłaś do tego kościoła, to, no to co? No to tu masz takie przekonanie o tym, że doświadczysz, z drugiej strony chcesz udowodnić. Jak chciałaś udowodnić tym katolikom, że nie ma Boga? Oni mi opowiadali o tym, że Bóg jest miłością. To słowo miłość jest takim słowem deficytowym. My na mieście widzimy różne billboardy, wakacje, kiecka w fajnej promocji, a nigdzie nie ma na mieście słowa miłość. I to jest coś, czego ludzie najbardziej szukają, najbardziej potrzebują. I ja, będąc w tym kościele, kiedy już doświadczyłam żywego Boga, wiecie, ja sobie zdałam sprawę, że gdyby skumulować całą miłość, której doświadczyłam w swoim życiu, to nie jest nawet 1% tej miłości, której ja doświadczyłam, patrząc na to białe kółko, bo tym dla mnie była adoracja. Mhm. Czułaś się samotna, zanim przyszłaś do tego kościoła? Samotność wśród ludzi to jest, myślę, trudne, bolesne. Mhm. Czyli przyszłaś jednak trochę z taką nadzieją. I jak poczułaś? Poczułaś, że Pan Bóg Cię dotyka? To była pierwsza adoracja, miałam 30 lat i po 23 latach przerwy weszłam do kościoła. Bo wcześniejszy raz to była pierwsza komunia święta i przez 23 lata nie przekroczyłam progu świątyni. Przez całą mszę przesiedziałam. Patrzyłam na katolików z pogardą, na to jak wstają, klęczą, siadają, a przed kim ja miałam klękać. I po tej mszy świętej zaczęła się adoracja. Ja patrzyłam jak facet w koloradce ze złotej szafy wyciąga białe kółko i katolicy padają na kolana. Po prostu szaleli, no przed kim oni klęczą. Zaczęłam się gapić odruchowo. Wtedy kolejny raz plułam Bogu w twarz. Mówię, co Panie Boże? No dawaj! No gdzie te Twoje efekty specjalne? Miłość, pokój, radość? No gdzie jesteś? Wtedy On przyszedł do mnie z tym doświadczeniem, które mnie po prostu zmiotło. Zmiotło mnie, bo ja nigdy nie doświadczyłam niczego bardziej esencjonalnego niż w tym momencie. Ale co poczułaś? Gorąco? Poczułaś Poczułam ciepło? Falę ognia, która przelewała się przez całe moje ciało. Ja cała drżałam, jak gdyby ktoś podłączył mnie pod prąd. Kurczę, ale czekaj, bo jako ateistka to tak. Ty mogłaś sobie wytłumaczyć to, że to na przykład co, gorączkę masz, albo nie wiem, przeziębienie, albo coś. Nie miałaś łatwości w takim tłumaczeniu takich nie, rzeczy? Nie, bo to było doświadczenie nie z tego świata. Przede wszystkim zmiotła mnie miłość. Ta kumulacja miłości, kiedy ja się poczułam tak chciana, tak przyjęta, tak akceptowana. Ja wiem, że brzmi jak wariatka, ale to doświadczenie po prostu... Nigdy tego nie zapomnę. Nigdy nie doświadczyłam niczego tak bardzo intensywnie. Jeden z rozdziałów twojej książki jest zatytułowany Zanim Cię spotkałam. Zanim weszłaś do tego kościoła. Jak wyglądało twoje życie? Co ty robiłaś jako ta ateistka, jako osoba niewierząca w Boga? Jak wyglądało twoje życie? Zacznę od tego, że mój dom rodzinny był skrajnie antyklerykalny, czyli w moim domu o Bogu się nie rozmawiało. Ja zostałam ochrzczona, posłana do pierwszej komunii świętej i koniec. W moim domu kościół nazywano czarną mafią. Ja nawet nie pamiętam, żebyśmy chodzili do kościoła ze święconką, jak to robią typowo niedzielni katolicy. Z kolędą odwiedził nas ksiądz tylko raz i nigdy więcej nie wrócił po tym, jak został przez mojego tatę potraktowany. I te wszystkie lata późniejsze były takim otwieraniem furtek dla działania zła w moim sercu. Kiedy ja zachciałam być taką, wiecie, buntowniczką, zaczęło się na początku niewinnie. Muza metalowa coraz cięższa, fascynacja okultyzmem, spirytyzmem, satanizmem, wizyty u wróżki, medium, karty tarota. Byłam uzależniona od relacji, bo ten głód miłości przerzucałam na faceta obok mnie i to właśnie facet obok mnie był wyznacznikiem mojej wartości jako kobiety. Ja nie potrafiłam być sama przez miesiąc. Nie znosiłam dzieci, byłam zwolenniczką aborcji przez wiele lat. Osoby starsze, schorowane irytowały mnie jak nikt inny, byłam zwolenniczką eutanazji.
I tak to wszystko kumulowało się coraz bardziej, coraz bardziej. Agresja, depresja to były takie moje dwa stany naprzemienne. Mhm. Ja miałam satysfakcję, kiedy doprowadzałam drugiego człowieka do łez. I czułam, że mnie zalewa jakaś ciemność, ale przecież Boga nie było na liście tych źródeł, gdzie ja swojego szczęścia szukałam. Mhm. Coraz częściej alkohol, jakieś próby narkotyków, ale no niestety nie czułam, znaczy niestety nie czułam się po nich zbyt dobrze, także już dalej nie eksperymentowałam. Ale cała moja historia w wielkim skrócie myślę, że jest o tym, kochani, że kiedy Bóg stwarza człowieka, to w tych ustawieniach fabrycznych Boga On składa w naszym sercu taką wielką dziurę. Jeżeli nie zapełnisz jej Bogiem, to zapełnisz ją światem. Ludzie tam wpychają różne rzeczy. Ja też szłam do kolejnego faceta, do kolejnej pracy, do kolejnych znajomych, do kolejnego sklepu, żeby sobie kupić fajną szmatkę. I podchodziłam do tych rzeczy z taką nadzieją, napełnisz mnie, i nic nie było w stanie mnie napełnić. I wtedy w tym kościele, podczas tej adoracji, ja zrozumiałam, że ta dziura w sercu człowieka, ona ma kształt krzyża. I Jezus jest jak taki puzzle. Tylko On pasuje i nic tam nie wciśniesz, bo możesz wciskać na siłę, ale nic tam nie pasuje. Mówiłaś o tym, że kupowałaś sobie szmatki. Ty pracowałaś w butiku? Tak, pracowałam przez wiele lat w galeriach handlowych i wciskałam ludziom ten ekskluzywny kicz, wmawiając im, że tak, to zaspokoi tą dziurę w twoim sercu. Mhm. Kiedy przyszło doświadczenie Boga, ja zrozumiałam, że to nie jest przestrzeń, gdzie ja będę mogła realizować to pragnienie, które wtedy Bóg już w moim sercu złożył, czyli pragnienie do takiej miłości ekstremalnej. Mhm. Kiedy wiecie, neofitka, wielce nawrócona, rekolekcje charyzmatyczne, wspólnota. Ja tam jeździłam, wznosiłam ręce i mówiłam, Panie Boże, jak ja Ciebie kocham. A pewnego dnia uświadomiłam sobie, że jestem skończoną hipokrytką. Wróciłam z tych rekolekcji, otworzyłam Pismo Święte i tam był hymno miłości. O co Ty się modlisz? O charyzmaty? Ty masz szczelność mówić, że Ty Boga kochasz? Jak Ty masz nadal w sercu nienawiść do człowieka na wyciągnięcie ręki? Mhm. Wtedy miłość była moim pierwotnym, podstawowym pragnieniem, myślę, każdego człowieka powinna być. Bez względu na to, czy jesteś kapłanem, siostrą zakonną, mężem, żoną. To jest ten charyzma, do który wszyscy powinniśmy się modlić. I kiedy sobie to uświadomiłaś, jak zmieniło się twoje życie wobec innych ludzi? No nawracanie, człowiek nawrócony to jest bardzo niefortunne sformułowanie. Bo człowiek nawrócony by oznaczało, że teraz już tylko urlop, plaża, oranżada, leżak, że już jest wszystko zrobione. Mhm. A ten proces będzie trwał do końca życia. Ja tego bardzo doświadczam, że to nowe stworzenie, którym gdzieś się staje, ale też ten stary bydlak, który cały czas gdzieś tam we mnie jest, ta walka jest codziennie. Także ta metanoja, to jest, myślę, najbardziej właściwe sformułowanie. I to nie było tak pstrygi światło, to była też ogromna walka, gdzie Pan Bóg, żeby objawiła się Jego chwała, On wchodzi w największe słabości człowieka, w te wszystkie przestrzenie, gdzie człowiek leży i kwiczy, i dopiero przemieniając wszystko o 180 stopni, tam może objawić swoją moc. W jakie słabości wszedł w Twoim przypadku? Także zwolenniczka aborcji trafia do domu pomocy społecznej dla dzieciaków z głęboką niepełnosprawnością. Wyobraźcie sobie dzieciaki, które leżą, nigdy nie usiadły, nigdy nie zrobiły kroku, nie powiedziały słowa. Większość z nich nie widzi. Ich małe, zdeformowane ciałka leżą, często wyginane w atakach epilepsji. Rurki tracheostomijne wystają im z krtani. One leżą, mrugają oczami, a Bóg mi pokazuje, że oprócz tego one jeszcze całym sercem chcą być przyjęte i kochane takimi, jakimi są. I tam Maryja wkracza z taką łaską miłości macierzyńskiej, mimo że biologicznie nie jestem matką, ona mnie uczy kochać te dzieciaki. Kiedy, wiecie, dla tego świata chorego, hedonistycznego musisz być idealny, tak? Musisz mieć sprawną, idealną powłokę, wtedy pasujesz. Mhm. A dla tego świata te dzieciaki są jak rośliny. No ale to nie miałaś jako zwolenniczka aborcji takiego też może potwierdzenia, że no to może lepiej, żeby te dzieci nie cierpiały, żeby ich nie było, żeby nie cierpiały. No ja tak myślałam, żeby najlepiej po prostu pousuwać to wszystko z tego świata. Ale nie miałam wtedy świadomości i nie miałam możliwości skonfrontowania tych myśli z rzeczywistością. Kiedy ja widzę, jak te dzieciaki chcą żyć, jak one są uczepione życia. I gdyby nie te dzieciaki, to kto by mnie uczył miłości? Kto by mi dawał korepetycje? Powiedziałaś o tym, że trafiłaś do tego domu pomocy społecznej, ale w zasadzie cały czas się zastanawiam. Powiedziałaś o tym, że chciałaś komuś coś udowodnić, chciałaś komuś coś pokazać, chciałaś zarazem doświadczyć, ale jak właśnie ateistka trafia do kościoła? Czy ktoś cię tam zaprosił?
moi ówczesni znajomi, którzy byli bardzo wierzącymi ludźmi, oni właśnie wtedy dzielili się ze mną doświadczeniem tego żywego Boga. I to był taki ten punkt zapalny. Powiedzieli, chodź, przyjdź nam, że to doświadczysz. No, za pierwszym razem nie poszłam, tylko ich wyzywałam, nie będę tutaj cytować, bo by musiało zostać wytykowane? Tak, wyciszone. Okay. No, ale w końcu uległam. Mhm. Marta, czyli to jest kwestia przyjścia do kościoła, przyjście do domu opieki społecznej? No to było jakby realizowanie tego pragnienia miłości, które się pojawiło w moim sercu, kiedy ja sama jakby nie rozumiałam, ale jakby widzę ogromną rolę Maryi, wiecie? Ona, która wchodzi w życie człowieka i udziela mu swojej zgody na wypełnienie woli Boga w życiu. Ale można powiedzieć, że zaryzykowałaś, postawiałaś wszystko na jedną kartę, postawiałaś na Boga, bo zostawiłaś swoją pracę. Tak, ale to jest działanie Ducha Świętego, kiedy On daje odwagę do tego, żeby wszystko zmienić. To zaufanie, że skoro czuję w sercu zaproszenie, które rozeznawałam na modlitwie, dostawałam konkretne znaki, to skoro On mnie wepchnął do tego miejsca, no to teraz zaopiekuje się, uzdolni mnie do tego i nie zostawi mnie w tym wszystkim. A nie było Ci trudno, kiedy właśnie zostawiłaś pracę, no butik ekskluzywny, fajne ciuchy, pewnie też dobra kasa się obraca, no bo rzeczy pewnie drogie. A nie najniższa krajowa jak w DPS-ie. Dokładnie. I nie było Ci ciężko zrobić ten krok wiary? Co Ty czułaś tam, przychodząc do tego DPS-u? Przez pierwsze dni czułam odruch wymiotny, z którym walczyłam. Bo ja nigdy wcześniej dziecka nie przewinęłam. A tu Maryja mi nagle pokazuje, że no ale słuchaj, no przecież na chwałę Bożą Ty możesz zmieniać pampersy. Ta ślina, która kapie z ust tych dzieciaków litrami, jest wycierana przez Ciebie na chwałę Pana Boga. I kiedy Ty się tak umniejszasz i się robisz taka mała w oczach tego świata, to wszystko robisz na Jego chwałę. Przed Maryją, słuchajcie, nikt nie rozwinął czerwonego dywanu, ona nie chodziła w kieckach od Versace. Ona prała, sprzątała, gotowała i ona mi pokazuje mistykę codzienności. My czekamy w naszym życiu na wielkie wow, a się możemy nigdy nie doczekać. Wiesz, jak tak patrzę na Ciebie, to widzę ten spokój ducha, ten wewnętrzny spokój, taki pokój, którego Ci brakowało. Czy tak jest? Tak, bo widzisz, bardzo doświadczam tego, że nasza sytuacja zewnętrzna, nieważne jaka to będzie sytuacja, bardzo zostało mi to pokazane w hospicjum. To była druga, jeszcze bardziej ekstremalna sprawa, do której mnie Pan Bóg zaprosił. Broniłam się rękami i nogami, tupałam. A ja mówię, tak, to jest Twoja sprawka, to Ty mi pokaż, Ty mi udowodnisz, że to jest od Ciebie. Kiedy On mnie tam zaprosił, ja widziałam ludzi, którzy przylgnęli do Boga na maksa, którzy byli przeorani cierpieniem, którzy ważyli po 30 kg, którzy rozkładali się za swojego życia, a te osoby, które miały w ręce różaniec, na stoliku modlitewnik, szkaplerz karmelitański, oni mieli taki pokój na twarzy, że to w ogóle, wiecie, nie grało ze sobą. To była abstrakcja. Ale to pokazało, że nasze serce jest jak taka łódeczka na oceanie. I może być wielki sztorm, ale ten sztorm nam nic nie zrobi, dopóki ta woda nie wedrze się na pokład naszego serca. I Pan Bóg daje tak niesamowity pokój, jeżeli tylko Mu zaufasz. Napisałaś książkę i dam Wam serce nowe. To Twoja historia. Tak. Jest tutaj spisana. Czy możemy się spodziewać jakiegoś prequela, sequela? Czego możemy się spodziewać? Jest jakaś druga część przewidziana? Znaczy, druga część na razie się pisze życiem, także zobaczymy, trochę się musi uzbierać. Ta książka w skrócie, myślę, jest o tym, że Pan Bóg jest mistrzem recyklingu i On potrafi wejść w ten cały gnój w naszym sercu, w te wszystkie miejsca niedoskonałe i On z tego potrafi uczynić nawóz pod te kwiaty, które chce sadzić w naszym sercu, pod te wszystkie piękne łaski. Ale tak jak już wspomniałam, musi objawić się Jego chwała na naszych słabościach. I ta historia jest właśnie o tym głodu, o tym głodzie człowieka, który całe życie próbuje zapchać tą dziurę w sercu wszystkimi substytutami szczęścia, które mu wciska świat. Ale mówię, że też druga książka się pisze. Na jesień wyjdą wiersze, poezja. Na Wielki Post planuję wydać różne rozważania dróg krzyżowych. W tej książce jest chociażby Droga Krzyżowa Pacjenta Hospicjum. Bardzo taka osobista, bardzo mocna. Czyli to jest Droga Krzyżowa, którą on przechodził, tak? Tak. I kiedy kapłani pisali do mnie, że te drogi odprawiali w swoich parafiach, mówili mi o reakcjach ludzi. Bardzo mi zależy na tym, żeby Boga ściągnąć z tej chmurki wysokiej do nas tutaj. Złapać Go za lasso i Go ściągnąć.
żeby nie czynić na przykład z Maryi, która jest tak pięknie przedstawiana w tych wszystkich strojnych wizerunkach. Ja mam poczucie, żeby jej zdjąć tą koronę, bo Maryja chce założyć dżinsy i chce iść z tobą do pracy. Chce z tobą zmieniać pampersy twojemu dziecku. Chce być z tobą w tych wszystkich trudnych rozmowach, gdzie ty w sercu nie odnajdujesz miłości do tego konkretnego człowieka. A Maryja chce w tym wszystkim uczestniczyć. I bardzo czuję, żeby właśnie Boga czynić takiego bliskiemu nam, bo Jemu na tym zależy. Jaka była reakcja twoich bliskich na nawrócenie? Bo zmieniłaś swoje życie o 180 stopni. No na pewno jest to trudne. Jest to chociażby też trudne, że ja przez tyle lat uzależniona od relacji rozeznałam, że bezżeństwo jest moją drogą. Dlatego też ta świadomość, że wybrałam takie życie, taką swoją ścieżkę, jest trudne. Czy nie powiedzą mi tego wprost, ale myślę, że kwalifikują mnie jako trochę wariatkę, ale mimo wszystko nie czuję się absolutnie odrzucona. To raczej ja mam teraz takie pragnienie, żeby Pana Boga do tego domu wnieść, co też nie jest takie proste. Mimo tej swojej, jak powiedziałaś, z wyboru samotności, nie czujesz się samotna, nie. Prawda? Pan Jezus daje takie doświadczenie miłości oblubieńczej. To jest niesamowite. Ja jestem z natury choleryczką, taką Włoszką. Czasami, jak już tak mi się nazbiera, ja mówię, Panie Jezu, no wybrałam to bezżeństwo, ale te kwiaty to byś mi czasami ogarnął. I wierzcie mi lub nie, ale wtedy po prostu, tak, no mówcie Bogu, jazda. Tak? Mówcie konkretnie Bogu o swoich potrzebach. I przeważnie jestem wtedy zasypywana różnymi bukietami przez ludzi, co prawda. Albo mówię, Panie Jezu, ja tu z tej Biedronki, z tymi siatami, z tymi ziemniakami. Ktoś by mi tu pomógł. No i proszę bardzo, podjeżdża znajomy, podwieście. Także to jest... Tylko umieć czytać te znaki, że Pan Bóg faktycznie przychodzi. I ta bezpośredniość, to jest dla Niego ważne. Byłaś ateistką, wojującą, jak sama mówisz, plującą jadem. Jak teraz rozmawiasz z osobami, które się deklarują jako osoby niewierzące? Na pewno patrzę na nich z taką troską i też takim współczuciem, ale dobrze rozumianym, nie oceniającym, tylko widzę w nich siebie. To, co na przykład bardzo mnie uderza, kiedy widzę na ulicy na przykład roznegliżowane dziewczyny, które całym swoim wizerunkiem krzyczą, kochaj mnie, zauważ mnie, bądź, przytul. I to jest takie wołanie o Pana Boga, bo wiem, jak ja wyglądałam przez wiele, wiele lat. Kiedy po nawróceniu, kiedy po doświadczeniu Pana Boga otworzyłam szafę, to stwierdziłam, że 80% rzeczy muszę wyrzucić, bo w stylizacji Marii Magdaleny przecież za Jezusem nie pójdę, prawda? I widzę świat, który po prostu krzyczy o Boga, a tak naprawdę no, nie zna Go. I pojawiają się rozmowy, ale na siłę też nic nie zrobisz. Pozostaje ta modlitwa. Ja wierzę, że Bóg tą łaskę przygotowywuje, czego doświadczyłam wielokrotnie w hospicjum. Też byli pacjenci, którzy do końca odrzucali Boga, sakramenty, namaszczenie. I wtedy po prostu zanosiłam ich w modlitwie, tato trzymaj, to jest twoje dziecko. Bo my często mamy takie poczucie, że musimy tych modlitw nazbierać, jak na świeżaka w Biedronce, kolejne punkty. I wtedy Pan Bóg się pochyli i nas wysłucha. I to jest pokładanie nadziei w naszych inicjatywach, a przecież On może zrobić tak i ta łaska przyjdzie. I dam wam serce nowe, to tytuł. Dał? Znaczy serce nowe ciągle na nowo na pewno, ale tytuł wziął się z tej mojej modlitwy, kiedy ja uświadomiłam sobie moje serce, moją hipokryzję, tego, że nie potrafię kochać. To był mój akt strzelisty, powtarzany czasami kilkadziesiąt razy dziennie. Boże, bierz to moje serce z kamienia i daj mi serce z ciała. I stąd się wziął tytuł książki. A o to serce nowe myślę, że wszyscy codziennie na nowo musimy prosić. Amen. Będziemy. Amen. Dzięki Marto za twoje świadectwo.